Mamy jednoznaczne stanowisko. Prezydent rozmawiał ze światowymi przywódcami, Andrzej Duda rozmawiał z przywódcami. Nie sposób tego tolerować. Zapewniam państwa, że sojusznicy są zjednoczeni, że jest pełna koordynacja działań, że stanowimy jedno. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że w tej trudnej sytuacji poradzimy sobie razem, mówił prezydent Andrzej Duda po wideokonferencji zorganizowanej przez prezydenta USA Joe Bidena. W spotkaniu, oprócz prezydenta Polski, wzięli udział przywódcy Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Unia Europejska, NATO. Prezydent podkreślał, że trzeba zrobić wszystko, by zakończyć wojnę. Nie sposób tolerować tego, że giną dzieci, że bombardowane są osiedla, że mordowani są ludzie, podkreślał Andrzej Duda. Trwają w tej chwili cały czas konsultacje dotyczące sankcji, które jeszcze można nałożyć na Rosję, sankcji, które będą dotkliwe, które spowodują deeskalację tych rosyjskich agresywnych zachowań, mówił prezydent RP. Padło wiele słów solidarności wobec nas, w sytuacji, kiedy przybywają do nas dziesiątki tysięcy uchodźców z Ukrainy, ludzi, którzy stracili swoje domy, którzy uciekają przed wojną. Dziękuję Polakom za zaproszenie do swoich prywatnych domów i za dary, dodawał. Prezydent RP dodał, że codziennie rozmawia z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i stara się realizować zgłaszane przez niego potrzeby. Chcę jeszcze raz zapewnić wszystkich, że mimo gróźb, mimo agresywnej postawy ze strony Rosji i jej władz, jesteśmy razem, stoimy razem przy Ukrainie. Solidarnie mówimy jednym głosem, zapewnił Andrzej Duda. Poniedziałek to piąty dzień inwazji Rosji na Ukrainę. 24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę z trzech kierunków, od południa z Krymu, od północy z Białorusi i od północnego wschodu z obwodu białogorodzkiego. Doświadczyliśmy tyle, ile niektóre narody nie przeżyły w ciągu dziesięcioleci, oświadczył w poniedziałek przed południem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy pokazali światu, kim są, a Rosja pokazała, jaka się stała, powiedział Zełenski. Sytuacja na Ukrainie. Rozmowy telefoniczne prezydenta Dudy. Prezydent przeprowadzał w poniedziałek rozmowy telefoniczne w związku z rosyjską agresją na Ukrainę z przywódcami innych państw. Rozmawiał z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, prezydentem Słowenii Borutem Pahorem, z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem, z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem, szefem Rady Europejskiej Charlesem Michaelem. Wieczorem prezydencka kancelaria poinformowała o kolejnych rozmowach z prezydentem Finlandii i szefem holenderskiego rządu. Rozmowa z prezydentem Finlandii Sauli Niinistö dotyczyła perspektyw dalszego rozwoju konfliktu zbrojnego na Ukrainie, kwestii i wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego oraz zapewniania Ukrainie ścieżki do członkostwa w Unii Europejskiej, poinformowano. Jak dodano, prezydent Finlandii przekazał też prezydentowi RP podziękowania za wsparcie humanitarne, jakiego Polska udziela Ukrainie. Z premierem Królestwa Niderlandów Markiem Rutte prezydent Andrzej Duda omówił kwestie dotychczasowej pomocy udzielonej Ukrainie oraz możliwości dalszego wsparcia Ukrainy przez państwa wspólnoty, w tym w zakresie dotyczącym europejskich aspiracji Ukrainy, poinformowała KPRP. Szef holenderskiego rządu wyraził także wdzięczność za pomoc oferowaną przez Polaków Ukraińcom, dodano.